Cześć, dać w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy kontynuowali nasz pierwszy sezon, oczywiście w barwach Miami Heat. W poprzednim odcinku mieliśmy debiut, który nie ukrywam, że chcę jak najszybciej zapomnieć, bo był to naprawdę tragiczny debiut, niestety. No, szkoda, no ale nie zmienię tego. To już jest za mną, jakby no nie zmienię tej historii, że ten debiut niestety nie był za dobry. Rozegrałem taki game'a z Mavericks, który akurat przegraliśmy 119-115. Idziemy dalej, teraz mamy mecz z Utah Jazz, a więc zerknijmy sobie może najpierw na statystyki, jakie tutaj mamy, jakby ogólnie na jakim miejscu jesteśmy, gdzie, jeśli chodzi o NBA rekord. Jeśli chodzi o total points, jesteśmy na miejscu 15, aha, czyli wyprzedziłem po tym meczu z Mavericks z Westbrooka, dobra, czyli przede mną już jest Shaquille O'Neal, więc zawodnik, który grał oczywiście Miami Heat i też Miami Heat wygrywał mistrzostwo NBA. Field goals made, tutaj miejsce 7, Kobe Bryant już niedaleko. Three pointers made, tutaj mamy miejsce 14, Paul George jeszcze troszkę przed nami jest na pewno. Asysty, tutaj miejsce 20, no tutaj też jeszcze troszkę tych asyst potrzebujemy. No i też możemy przypomnieć te statystyki, w których jesteśmy liderami, czyli 40 point games, tutaj mamy 313, 50 point games 187, a w triple doubles mamy 97 triple doubles. Tak to wygląda. A więc teraz pora na mecz z Utah, tak, potem będzie Hornets i potem Orlando. Wygrywamy 137-103. Wydaje mi się właśnie, że zrobię to, o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że to pewnie będę robił i to chyba teraz w tym momencie zrobię. Czyli to, co zauważyłem, nie ukrywam, że jak właśnie... Aha, czy będą się pobić Shaquille, czyli kolejny key game i wrócili. Niestety... No taki game, tak już mówiłem, to jest najgorsza rzecz naprawdę. Znaczy, przynajmniej nie, jest tyle złych rzeczy w tej grze, ale to jest na pewno jedna z czołowych najgorszych rzeczy. Czyli te key game'y, które zmuszałem do gry. Miałem tutaj właśnie coś mówić, a tak, no jak grałem z tej Mavericks, pamiętam właśnie, że grałem mało, bo łapałem dużo tych fauli, no to i tak jakby, tam też odczułem to, co w pierwszym meczu. Non-stop przegrywanie zbiórek, słaba defensywa, jeśli chodzi o zawodników na pozycji guard, jakby ogólnie, shooting guard, small forward bardziej. Ja wiem, że jestem słabą obrońcą, siebie nie zmienię, ale shooting guard, small forward, na tej pozycji wydaje mi się, że potrzebujemy dobrego obrońcę, ale najpierw wydaje mi się, że jednak te zbiórki, powiem tak, uwielbiam Adebayo. Jakby powiem tak, lubię bardzo Adebayo. Świetnie mi się z nim gra. Po tych jakby mało grałem z nim, ale już jakby w miarę dobrze mi się z nim gra. Świetnie może nie, świetnie za dużo. Dobrze mi się z nim gra, ale nie mogę prawda na to patrzeć jego zbiórki. I tak, nie chciałbym jego wymienić, ale potrzebuję kogoś, kto będzie albo power forward, albo jego zdam na power forwarda. Bo powiem tak, ze wzrostem Adebayo on bardziej mi na power forward. Dlatego ja spróbuję zdobyć, jak tutaj patrzymy na przykład jakby, no tak, jakby no Bam Adebayo jest 6'9". Ja, mój centr, jakby centr drużynie, której ja tworzę, przed jak jestem, nie wiem, GM-em zespołu, jak prowadzę serię, jak chcę grać, chciałbym, żeby mój, jakby centr był wysoki. I nie mamy takiego. Jest tutaj Lee Craig, ale on jest bardziej, znaczy on jest ten centrem, ale to też jest jakby nie różnica, prawda? 7 foot, jakby. Chciałbym, żeby tak był na tyle wysoki. A tak właśnie, to jest coś, co bym zasugerował. To nie musi być jakiś super zawodnik, to nie musi być jakiś super centr. To musi być po prostu centr, który jest wysoki. Tyle, prawda? To jest jedyne, co potrzebuję, jakby. Jakiego tutaj właśnie centra będę chciał? Jest Mark Williams. On już z nami grał w San Antonio i wiem dobrze, że mi się z nim grało fajnie, ale myślę, że jednak chciałbym kogoś nowego, może powiedzieć. To już może powiedzieć było, chciałbym coś nowego. Sprawdzenie AD byłoby spoko, tylko że to jest... w sumie też nie jest za wysoki, a to byłby też krótkotrwały może być plan. Jokic jest niemożliwy oczywiście do wzięcia. Bardziej bym chciał kogoś, nie ukrywam, prawdziwego, ale wydaje mi się, że nie będę, jakby, wydaje mi się, że może jednak nie będę mógł zrobić kogoś prawdziwego, bo większość tych, a Derek Riley też, znaczy był w sumie, ale no nie wiem, jakby DeAndre Ayton też jest niezbyt młody, czetnie do zdobycia. A z tych zawodników jakby prawdziwych, no to już nie mam praktycznie za dużo wyborów, to jest taki problem, a więc tak. Jakiego centra bym realnie chciał? No wydaje mi się, że na przykład jakie są opcje realne. Walker Kessler brzmi fajnie. Walker Kessler, nie ukrywam, że brzmi fajnie. Walker Kessler to jest typ gościa, który jest, no jeśli chodzi o shooting jego, to tylko pod koszem praktycznie będzie wykańczał. Adebayo jednak bardziej jest zawodnikiem, który może przed pół dystansu bardziej rzucić. Nawet z którego jakby troszeczkę widzieliśmy ostatnio w rzeczywistości, że przed więcej próbował. Więc Walker Kessler brzmi naprawdę jako spoko opcja, nie ukrywam. Też ma 30 lat, więc nie byłby jakoś mega ciężko sprawdzenia go, bo ciężej sprawdzić gościa, na przykład, który ma 25 lat. Sengun to taki bardziej playmaking center, jednak nie ukrywam, że chcę takiego jakby stricte jakby zawodnika, który jest po prostu dobry też defensywnie i te zbiórki jakby zgarnia.
Ja potrzebuję takiego bardziej playmaking centra, to Sengun byłby super opcją. DeAndre Ayton też jest spoko, tylko że ma właśnie już 33 lata. Walker Kessler jeszcze by się dłużej utrzymał. Ale to nie okrąży, że ten jest też Duren. Okongwu nie za mały. No nie wiem, nie okrąży, że najbardziej mi się podoba ta opcja, więc zapytam się, może powiedzieć, zobaczymy. Bo oczywiście to, że go, może powiedzieć, poproszę o niego, nie wiadomo, czy się uda, więc poprosimy o Walkera Kesslera. Zobaczymy, jeśli się nie uda, to się nie uda oczywiście. Bo to jednak, tak jak mówiłem, jednak bardziej potrzebuję takiego centra niż tego obrońcy dobrego, więc to jest kluczowa rzecz, na którą chciałbym się skupić naprawdę. Dobra, a więc tak, key game to jest niestety. Tak, niestety to jest key game. No nie dam rady w tym meczu tego zrobić, nie, ale no tak już mówię, no będę grał w tym meczu, więc pewnie już nie będę jakby robił przerwy między meczem Hornets a Magic, więc jeśli nie pobiję tego rekordu, może powiedzieć, nie rekordu może, jeśli nie pobiję tego wyniku Shaquilla O'Neala, to pewnie zobaczymy się w meczu, jakby po meczu z Magic, chyba że nie, będę blisko tego momentu, to wtedy pokażę jakby ten, nie wiem, to jakby ten rzut może, który mi daje przebicie Shaquilla O'Neala, może tak bym to ujął, więc tak to będzie wyglądało, więc pewnie pokażę tam właśnie, bo zakładam, że to w meczu z Orlando, że pokażę pewnie ten moment w meczu z Orlando, jak właśnie mam już lepszy wynik od właśnie Shaquilla O'Neala. Dobra, to by było na tyle, więc mogę właśnie już przechodzić do tych spotkań. Nie planowałem tutaj mówić ogólnie czegokolwiek między tymi dwoma meczami, ale zrobiłem coś, co nie dało nam zwycięstwa, ale coś na pewno istotnego. Zrobiłem tutaj w tym meczu 62 punkty i to jest nowy rekord. Najwięcej zdobytych punktów przez gracza Miami Heat w historii NBA. Poprzednim rekordzistą był LeBron James, 61. I też właśnie to, co chciałem przekazać, a więc w tym meczu, który, no tak wiem, byłem tutaj tylko jeden i wyłącznie jeden miałem cel w głowie. Zdobyć jak najwięcej punktów, żeby zbliżyć się w taki sposób, żeby na pewno z Orlando zrobić, żeby ten key game nie był jeszcze jeden. Dlatego, no zdobyłem 62 punkty, ale tak widzę, skuteczność 25 na 54, więc to jest słaba skuteczność, bo po prostu spamowałem tymi rzutami, po prostu właśnie chciałem jak najwięcej zdobyć tych punktów i non-stop atakowałem. Dlatego to nie był jakiś piękny występ, więc jakby no myślę, że nie mogę powiedzieć, że straciliście tutaj jakiś niesamowity występ. Wiadomo, mam te 62 punkty, choć nie jest to ładne. Może tak powiedzieć, że to nie były takie ładne 62 punkty. To by takie brzydkie, to by takie jakby spamowane 62 punkty. Więc rekord mamy, ale to nie był jakiś niesamowity występ, to jest jedno. Plus na pewno jeszcze kiedyś zdobędziemy więcej, to na pewno, więc tak to wygląda. No i teraz właśnie idę do meczu z Orlando. No i tutaj właśnie pokażę ten moment, w którym wyprzedzę już Shaquilla O'Neala. No i mamy ten moment, że następny rzut to będzie rzut, który da mi więcej punktów niż Shaquille O'Neal, a niestety jest to meczu, który jest tragiczny, ale to jest niestety cecha, można powiedzieć, która jest wiele razy w key game'ach, bo to niestety nie jest mecz, w którym ja mogę grać naturalnie. To nie jest mecz, w którym ja się skupiam na zwycięstwie. To jest mecz, w którym ja się skupiam na punktach, bo tak mnie ta gra zmusza do tego, bo wiem, że jak tego nie zrobię dzisiaj, to mam jeszcze jednego key game'a i ponownie muszę tracić czasu. Więc naprawdę odliczam dni, aż ta gra już w końcu nie będzie aktualna i nie będę musiał w nią grać. Bo naprawdę key game mi obrzydziły niesamowicie tę grę, naprawdę. I to naprawdę mnie obrzydziły. To jest naprawdę. Nie mogę tego jakby nawet określić, jak bardzo mnie obrzydziły. Naprawdę, jak bardzo mnie to denerwuje, jak bardzo mnie obrzydza wszystko tutaj odnośnie tej gry, naprawdę. Końcówka. Bo jakby powiem tak, key game na początku właśnie kariery, gdy gram większość meczów, to jest spoko, bo i tak bym zagrał to spotkanie. Ale key game teraz, gdy chcę jak najwięcej jeszcze zrobić w tej karierze, niszczą mi wszystko tutaj naprawdę i nienawidzę tych key game'ów. I naprawdę jakby mam tego tak dość, ale nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić, nie mogę ich usunąć, nie mogę nic zrobić, więc. No i naprawdę jakby. Ogólnie jakby też doświadczenie mam takie dziwne w tym małym hit. Ataki pod kosz moje są tak niewyobrażalnie tragiczne, w sensie takim, że rywale nie umieją mnie sfaulować. Jakby mam wrażenie, że każda próba obrony kończy się za każdym razem, pomimo że jest dużo kontaktu, to za każdym razem ten kontakt praktycznie kończy się, że. No właśnie, dosłownie ja nie mogę trafić praktycznie tych moich rzutów pod kosz. Nie wiem, o co chodzi. Normalnie mam wrażenie, jakby mi gra wbiła jakieś, nie wiem, jakbym. Nie wiem, jakiś nowy poziom defensywy tutaj dla rywali, bo to jest coś, co nie było w San Antonio. Zdarzały się mecze, ale nie wiem, czy to jest naprawdę, od czego to zależy. A naprawdę, odkąd zostałem graczem małym Heat, moje gwiazdy pod kosz, normalnie nie wiem, czy o co chodzi, ale po prostu jestem broniony, jakby każdy z tych zawodników to był, nie wiem, jakiś, no nie wiem. Nie mogę powiedzieć, że Prime Hakeem Olajuwon, powiem, że Hakeem Olajuwon jest jednym z najlepszych, najlepszym obrońcą w historii NBA, no ale nie mogę tak powiedzieć, no bo to nie są sami sędzi, no ale jakby Prime najlepsi obrońcy na świecie w każdym meczu. I normalnie każdy mój wjazd pod kosz nie kończy się faulem, proszę, tylko jakimś
No dosłownie jakby, no teraz trafiłem, spoko, jakby udało się, ale naprawdę nie umiem mnie faulować dosłownie i to jest niesamowite dla mnie. Jakby, nie twierdzę, że każdym razem mnie faulują, ale ile ja razy widzę kontaktów i nigdy nie mam praktycznie fauli. Nie wiem, o co chodzi. Na szczęście to mam z głowy, więc mogę chwilę się nacieszyć, żeby znowu być zmuszony do gry jakiegoś kolejnego key game'u. Ten mecz już zakończyłem, więc teraz zobaczę właśnie, kiedy będę miał następny key game, czyli no ile mogę się nacieszyć spokojem. Dobra, mam tutaj, widzę, że kilka meczów na pewno spokoja, więc tak, Pacers przed nami teraz, request you made to trade for Walker Kessler has been successful. Pięknie, mamy Walkera Kesslera. Tylko teraz boję się, że oni wymienili Adebayo w zamian za... Nie, widzę, że nie, widzę, że Adebayo jest w zespole, widzę, że Adebayo jest w zespole. Tak jest. Collins jest też. Nie wiem kogo dalej, nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie to szczerze. Najważniejsze dla mnie, że jest Walker Kessler. I ja będę grał takim line-upem, że Adebayo będzie moim power forwardem, a Walker Kessler będzie moim centrum. I tak to będzie wyglądało. Lee Craig będzie moim rezerwowym centrum, tutaj power forward Collins, tutaj tak. Nie jest nam potrzebny nasz power forward, czy tam Freddy Elliott. Kolejny właśnie ruch, który bym zrobił, to próbowałbym pozyskać jakiegoś small forwarda lub shooting guarda, który po prostu jest właśnie... No jest dobry defensywnie, no i ogólnie jest jakby dobrym zawodnikiem. Nie jest to gracza, który stricte tylko defensywa. To też musi być dobry zawodnik, który cechuje się tym, że jest dobrym obrońcą. No dlatego najłatwiej jest zdobyć jakiegoś zawodnika prawdziwego, bo ja nie znam, jakby nie wiem, który z tych stworzonych zawodników jest dobry defensywnie, a który nie, więc dlatego najlepiej byłoby zdobyć jakiegoś starszego zawodnika, ale prawdziwego, którego znam i któremu wierzę, że jest po prostu na tyle dobry, że mogę mu zaufać. Dobra, to 20, Walker Kessler będzie 34, tak samo jak Bam Adebayo. Hero będzie miał 30 minut, no muszę pójść chyba minutami w dół. Tak jest, w taki sposób to będzie wyglądało, bo Tyler Hero musi mieć 32 minimum, ten 30. I jeszcze, a dobra, niech też ma Tyler Hero 34, czemu nie? Dobra, więc tak jak już też mówiłem, mówiłem o tym drugim targecie. Najlepiej jakiś shooting guard small forward, z czego może lepiej small forward, bo jednak w scenie ukrywam Tylera Hero w line-upie, więc myślę, że small forward, tak. Myślę, że small forwarda na jakiegoś takiego... I też ogólnie mam wrażenie, że jakby, jak będzie też wysoki, to będzie w miarę dobrze, też przy okazji. Więc, no dobra, zobaczymy właśnie, kogo tutaj znajdziemy potencjalnie. Franz Wagner, no... Brandon Miller byłby ciekawą opcją na pewno. Brandon Miller to jest, no, defensywa jego nie jest zła na pewno. Więc on byłby na pewno fajną opcją, dlatego, no nie wiem, czy byśmy dali radę go zdobyć, ale... Brandon Miller jest na pewno opcją, kogoś tak powiem, ciężko byłoby, a najlepiej w sumie wiem, jak to zrobić. Teams, all players, tak, small forward, dobra. No to tak, Brandon Ingram, defensywa jego nie, więc nie. Dante Palmer, dobrze mi się z nim grało, ale tak mówię, myślę, że chciałem kogoś jakiegoś nowego, może być. Kogo tutaj potencjał? RJ Barrett. Jego defensywa nie jest aż tak dobra. Isaac Okoro był dobrym obrońcą, na pewno. Choć nie ukrywam, żeby, no, będzie to ciężkie, bardzo pewnie, ale nie ukrywam, że najbardziej mnie interesuje. Powiem tak, może być, zapytać się możemy, a co się wydarzy, to zobaczymy. To zobaczymy już właśnie. Dobra, mecz z Pacers. Wygrywam 127-119, ładnie, tutaj 55 punktów od Kobe'ego Jordana. To też fajnie, a więc, no w sumie też tak w ogóle jakby propos tego, że akurat udało się tak, że nie pokazałem akurat tego meczu, w którym zdobyłem te najwięcej punktów. I tak za chwilę, bo Kobe Jordan symulacyjnie to pobije. I tak za chwilę zobaczymy jakieś pewnie 70 point game, a 80 point game, a więc i tak właściwie będzie jeszcze to poprawione bardziej. A więc stats, muszę tutaj zerknąć, tak jest, stats. NBA Records, tutaj total points, jesteśmy na miejscu 14, Kyrie przed nami, no i Kyrie też nie jest już daleko. Field goals made, Kobe Bryant jeszcze jest przed nami, ale to dosłownie jest kwestia następnego meczu. W następnym meczu będziemy już mieli więcej, po następnym meczu będziemy już więcej celnych rzutów z gry w karierze niż Kobe Bryant. Free pointers made, tutaj miejsce 14 cały czas. Asysty, tutaj miejsce 20 cały czas, tak jest. No i możemy kontynuować. Teraz mamy mecz z Bostonem, czyli z zespołem, którym mogliśmy potencjalnie grać. I ten mecz przegrywamy 97-95. Spoko. Mecz z Raptors teraz. Tutaj has been successful. Mamy Brenda Millera. Wow. Tylko teraz tak. Hero Adebayo. Jakby, jeśli ich nie stracimy, będzie spoko. Reszta ktokolwiek... Oby tylko... No tak, w sumie tak. Reszta ktokolwiek może pójść. I... Jest Hero, jest Adebayo. Nie wiem, jak oni to zrobili ponownie, ale mamy to. Nie wiem, jak oni naprawdę to zrobili. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale to jest... To, czego potrzebowaliśmy. To, czego mi jakby brakowało. Dobra, pięknie. No i teraz...
ten zespół ma wszystko to, co chciałem. Mamy centra wysokiego, który umie zbierać dobrze i mamy Brenda Millera, czyli świetnego two-way playera. Defensywa, ofensywa i jest wysokim graczem. Jak na small forward jest bardzo wysoki, więc to mi się poda. Jesteśmy większym zespołem. Mamy stricte ofensywę, backcourt, ja i Tyler Hero, jesteśmy słabymi obrońcami, ale stricte dobra ofensywa. Ja mam tutaj świetnego two-way playera, i świetnego defensywnego gracza, który jest wysoki i powinien zgarniać zbiórki. I jeszcze mam do tego dobrą ławkę. Nie spodziewałem się, że dam radę Lee Craiga i Johna Collinsa zostawić, aby dalej zespoła, więc naprawdę jest pięknie. Jest cudownie, że naprawdę jest super. Moses Moody jest tutaj, tak w ogóle zapomniałem o nim. Jest naprawdę świetnie, aż za dobrze bym powiedział. Może Moses Moody albo ktoś wypadnie z rotacji, zobaczymy. Tyler, może nie Tyler Hero, to tak. Brandon Miller będzie o 34 minuty. Tak samo jak Walker Kessler. Tak samo jak Bam Adebayo, a reszta zostanie Tyler Hero. Myślę, że 30 minut na tym etapie kariery dla Tylera Hero, patrząc na ten overall jego, wystarcza. Więc ten line-up naprawdę jest fajny, jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się to bardzo. Dobra, więc zacznijmy tutaj. Oficjalnie już jesteśmy przed Kobe'em Bryantem. Jeśli chodzi o punkty, Kyrie będzie dosłownie wyprzedzony. Tak, dwa punkty mam potrzebne. Będzie wyprzedzony już w następnym meczu. Field goals made, jesteśmy właśnie już na miejscu 7. Gonimy teraz Kevina Duranta. Three pointers made, miejsce 14 cały czas. Asysty tutaj miejsce 20. Cały czas oczywiście. Kolejny mecz jest z Chicago. Chicago to jest bardzo mocna drużyna w tym roku. Wygrywamy z nimi dwoma punktami. Ładnie. 43 punkty od Kobe'ego Jordana, więc wróćmy do tego, żeby zobaczyć właśnie jak oficjalnie, że jesteśmy przed Kyrie'em, jeśli chodzi o zdobyć punktową. A więc tutaj w NBA Records jesteśmy już przed Kyrie'em, a więc 13 miejsce. 13 miejsce. Teraz gonimy Janisa. Dobra, teraz gonimy Janisa. Field goals made, tutaj też będziemy musieli chwilę pogonić jeszcze Kevina Duranta, free pointers made, tutaj też będziemy, no praktycznie wszędzie, musimy jeszcze troszeczkę tych meczów rozegrać, żeby dogonić tych zawodników w tych danych, może powiedzieć, statystykach. Dobra, więc teraz mamy mecz z Brooklyn Nets, dobra. 167-126. No i to jest to właśnie, o czym mówiłem. W tym momencie oficjalnie mamy jakby nowy rekord, można powiedzieć, nowy rekord, jeśli chodzi o zdobycz punktową w meczu przez gracza Heat w historii NBA, a więc to jest to, o czym jakby mówiłem, to co się spodziewałem, że się wydarzy, tak czy tak. A więc zerknijmy teraz, no w sumie zacznijmy, że nie ma w sumie zacząć tutaj coś, a dobra, triple-double zobaczę, no i w sumie możemy przy okazji zobaczyć, jak się zbliżamy w tych różnych właśnie kategoriach do tych zawodników, którzy są przed nami jakby tutaj. I właśnie możemy zerknąć sobie na 40 point games. Przy okazji jak tutaj jesteśmy, 318, 50 point games, 191 i triple-doubles mamy oficjalnie 98 triple-doubles, dobra. Kolejny mecz mamy z Wizards Capital One Arena. Też jeden zespół, który o nas realnie walczył, ale no nie ukrywam, że nie byłem zbytnio zainteresowany, żeby pójść do tego zespołu, będąc kompletnie szczery, jakoś wizja grania w Wizards mnie nie ekscytowała, nie ukrywam. Tutaj widzimy, że zbliżamy się oczywiście, field goals made, tutaj też, Duran właśnie nie wiem, Duran nie powinien już grać, w takim, nie w tym roku już nie powinien, Duran nie powinien grać, czyli nie powinien mieć już aktywnych graczy przed sobą, na pewno Jordan oczywiście, Chamberlain, Malone, Abdul-Jabbar nie grałem, LeBron też już wiemy, bo jakby no też i Kevin Durant też już nie powinien grać, Kevin Durant, nie wiem, który ma 2032, coś takiego, więc on nie ma szans, żeby dalej grał. Free pointer made przed nami, Paul George tutaj oczywiście, nie wiem, jak, czy on gra szczerze, czy nie. Drew Holiday też wątpię, że gra, bo chyba mu te asysty nie idą w górę. Idąc dalej mamy Knicks. Tutaj przegrywamy dwoma punktami, 142-140. Tutaj od nas 26 punktów, 18 asyst. W asystach chyba się zbliżymy do Drew Holiday, choć nie wiem jeszcze właśnie jak blisko. Możemy zerknąć, jak blisko będziemy Drew Holiday'a. Total points, no tutaj też właśnie za każdym razem będziemy zerkali. Janis na pewno jeszcze gra, to na pewno. Janis na pewno gra, więc wiem, że Janis jeszcze będzie tutaj odskakiwał, może powiedzieć, w tych total points. Na pewno właśnie field goals made, mogę powiedzieć, że już dosłownie droga jest otwarta przede mną, bo dosłownie nikt już nie będzie przede mną wszedł w górę, więc po prostu zdobywać te punkty, zdobywać te celne rzuty z gry i tyle. Free pointers made, no tutaj mamy więcej zawodników, którzy jeszcze są aktywni na pewno. Choć Paul George chyba nie, bo wydaje mi się, że nie idzie w górę z jego trójkami. Asysty tutaj, Drew Holiday też chyba nie idzie w górę. Mam teraz mecz Cleveland, 147-123, tutaj wygrywamy, 75 punktów, a więc pierwszy 70-punktowy występ Kobe'ego Jordana w barwach Spurs, też już oficjalnie zrobiliśmy w tym sezonie i w tym odcinku znaczy. I teraz ponownie NBA Records, Janis, no już powolutku go gonimy, choć on też idzie na solidnym tempie pewno, więc nie będzie go łatwo złapać, ale go prędzej czy później pewnie złapiemy. Field goals made tutaj, no
już nie tak daleko w sumie do tego Kevina Duranta. W sumie to jest kwestia kilku, jakby jeden nawet dobry bardzo występie może być praktycznie przy nim, więc Kevin Durant już będzie za niedługo, a po Kevinie też dalekiej podróży może pewnie miałem do Jordana. Free pointers made, no to jest cały czas daleko w miarę. Dawniej patrzyłem na free throws made, więc mogę sobie zobaczyć w sumie, bo właśnie naprawdę bardzo, bardzo dawno ja nie patrzyłem na to, a więc zobaczmy sobie właśnie, czy gdzieś już jesteśmy, czy nie. Chyba siebie nie widziałem tutaj przedtem, więc zakładam, że nie. W asystach, to wiadomo, że miejsce 20 cały czas, ale też blisko jestem już Drew Holiday'a na pewno. W blokach, stealach nie. 40 point games możemy podobnie sobie przypomnieć, że mamy tych 40 point games 319, 50 point games 192, triple double cały czas 98. No i teraz tak, to jest mecz, który oczywiście, no zagram. Nieważne, czy byłby to key game, akurat to jest to key game, ale czy nie byłby to key game, czy byłby to oczywiście, że powrót pierwszy w naszej karierze do San Antonio, musi być to mecz, który zagram i to będzie mecz, który zagram w następnym odcinku, jakby no, muszę to zagrać. Po prostu jakby to jest taki mecz właśnie, który wiem, że jakby powinienem jak najszybciej przechodzić wszystko, ale no jednak taki mecz nie mogę przejść, obojętnie nie mogę go przesmulać. To jest mecz na jutro, który na pewno będę musiał zagrać, a dzisiaj no bardzo krótki odcinek, ale tak akurat właśnie wyszło. No ale będę właśnie kończył. Zobaczyliśmy, jak między innymi wyprzedziliśmy Shaquilla O'Neala, Kyrie Irvinga w punktach, jak wyprzedziliśmy w celnych rzutach z gry Kobe'ego Bryanta, jak właśnie zdobyliśmy niesamowite już statliny nasze pierwsze w Miami Heat, jak właśnie ustanowiliśmy kilka razy rekord najwięcej punktów przez gracza Miami Heat w meczu w NBA w historii, więc kilka tutaj zrobiliśmy rzeczy. No i standardowo musiałem być zły na key game, to oczywiście się nigdy nie zmieni, ale tak już mówiłem, to będzie na tyle jutro. W następnym odcinku będzie ten właśnie powrót Kobe'ego Jordana, wielki powrót do domu naszego, naprawdę, bo to zawsze będzie dom. San Antonio to zawsze będzie nasz dom. Teraz gramy w Miami, ale San Antonio to zawsze będzie dom, a więc nasz powrót do domu będzie już w jutrzejszym odcinku. Na dzisiaj kończę. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!